Błażej Stachewicz, witam Państwa serdecznie w kolejnym programie. Dzisiaj gościem dnia jest starszy kapitan Andrzej Ciosk, oficer prasowy komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Witam serdecznie. Witam serdecznie Pana, witam serdecznie Państwa. Panie kapitanie, w chwili obecnej mamy duży problem z suszą. Dni słoneczne, duże upały, no takie nietypowe, jeżeli chodzi o nasz kraj, spowodowały niesamowite wysuszenie zarówno ściółek leśnych, jak i innych terenów poza na przykład nadleśnictwami. Dużo akcji już mieliście w związku z podpaleniami, z zapruszeniami ognia? Tak, mamy w tym roku bardzo ciepłe, gorące lato, można powiedzieć w sumie palący trochę problem, bo w ostatnim czasie niestety, ale w samym sierpniu zanotowaliśmy 18 pożarów na obszarach leśnych. Spłonęło w sumie no 6,5 hektara lasu i no problem jest bardzo duży, bo w lesie jest bardzo sucho. I jakiekolwiek w ogóle działanie, nawet od tego przysłowiowego niedopalonego, niedogaszonego papierosa czy od zapałek, może powstać pożar. No i takim przykładem jest pożar, który miał ostatnio miejsce w Trzcińsku. Tam spłonęło aż 3,5 hektara. To jest leśnictwo Śnieżka. Leśnictwo, tak. Janowice. Nadleśnictwo Śnieżka, leśnictwo Janowice. Pożar gasiliśmy w sumie przez 5 dni, także w nocy tam działania nie były możliwe ze względu na to, że dosyć duże różnice wysokości skały, po prostu działania nocne były niebezpieczne, a tym bardziej, że ta powierzchnia to było 3,5 hektara, także całej oświetlić nie byliśmy w stanie. Także w nocy nadleśnictwo, leśnicy ogólnie dozorowali ten teren i dogaszali. Natomiast strażacy w dzień to gasili. Pożar bardzo trudny, bo kiepski dojazd, trudny ogólnie dojazd po terenie leśnym, brak wody, jak w większości tych pożarów leśnych, znaczy woda była, ale w dosyć dużej odległości, ponad 2 km i różnica wysokości około 100 metrów była. Także ogólnie w tym największy był też problem. No i sam pożar na stoku, gdzie bardzo duże nachylenie i trudny teren, żeby strażacy tam gasili. Także problem jest duży z pożarami lasu i praktycznie można powiedzieć, że codziennie ostatnio jakiś pożar lasu nam się trafia. Pożary miały miejsce nie tylko właśnie w Trzcińsku, ale w Jeleniej Górze, to jest ulica na ulicy Krzyżowskiej, na ulicy Krośnieńskiej, na ulicy Głowackiego, również w Piechowicach, w Karpnikach i w Staniszowie. Także w wielu miejscach. I no problem jest bardzo duży i tu musimy się zwrócić o rozsądek do wszystkich osób korzystających z lasu, żeby po prostu nie rozpalali, przede wszystkim te osoby nie rozpalały ognisk, ani innych w ogóle nie podejmowały działań, które mogą się przyczynić do powstania pożaru, przede wszystkim używanie ognia. Nierozsądek ludzi, czyli zostawienie niedopałka, zostawienie jakiegoś, no nawet rzucenie zapałki, która niby już zgasła, to są jedne powody, takie oczywiste pożaru, natomiast wystarczy rozgrzany samochód zaparkować na tym suchym terenie i też może chyba dojść do samozapłonu. Może dojść do zapalenia się rzeczywiście w wyniku jakiegoś tam zaparkowania w lesie samochodu i później, choć to rzadkie są przypadki, że gdzieś na tyle iskrzy w samochodzie, żeby doszło do zapalenia. Najczęstszą przyczyną to jest właśnie rozpalenie ognisk w lesie. Nie wolno tego robić. Niektóre osoby myślą, że rozpalą, ugaszą to ognisko, dogaszą je. Kiedyś i będzie byłem w porządku. Harcerzem, to przecież tak, nie... tak. Nieraz rozpalałem i się nic nie stało. No to okazuje się bardzo mylne. Jest tak sucho, że wystarczy, wstępnie widać, że niby się ugasiło to ognisko, że jest wszystko w porządku, a będzie niewielki wiatr i coś się tam jeszcze będzie tliło i to może być przyczyną powstania pożaru. Prawdopodobnie ten pożar w Trzcińsku, który mieliśmy największy, był spowodowany właśnie przez osoby, które rozpaliły ognisko. Znaleźliśmy na miejscu tego pożaru i kije przygotowane na ognisko oraz zapałki. Także prawdopodobnie
To było w wyniku niedogaszenia ogniska. Czyli sprawa ewidentna. W chwili obecnej są zakazy. W wielu miejscach jest zakaz wstępu do lasu, ale to chyba nie powstrzymuje wielu osób. No, z tymi zakazami to są różne zdania ogólnie, bo po pierwsze, niektórzy twierdzą, że taki zakaz wstępu do lasu mało działa. Wiele ludzi i tak wchodzi do lasu pomimo tego zakazu. Na I złość. tak, dokładnie, czy nawet na złość, no, czy nic sobie nie robi z tego zakazu, ale z drugiej strony okazuje się, że im mniej ludzi też w lesie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ten pożar zostanie szybko zauważony i wskazany dokładnie. Także też tutaj zdania są w tym temacie podzielone. Ja myślę, że nie zakazami, ale takim zdrowym rozsądkiem, apelami najwięcej by się działo, żeby dotrzeć do świadomości większości osób, które korzystają z lasu, żeby jednak nie rozpalały ognisk, nie używały ognia, nie paliły papierosów w lesie, bo to może być przyczyną powstania pożaru. Czasami to jest nieświadomie, czyli ktoś rozpalił to ognisko, myślał, że ten pożar, to ognisko ugasił, a okazuje się, że jednak dalej się rozpala i mamy gotowy pożar. A tak powiedziałem, te pożary są bardzo trudne do ugaszenia ze względu na niedostępność tych miejsc i ze względu na brak wody do celów gaśniczych, a tej wody tam naprawdę bardzo dużo potrzeba, bo tam jest wszystko tak wysuszone w lesie, Ta woda nie gasi, ona się wchłania, zanim zacznie coś gasić. Wchodzi na... Dokładnie, a bardzo często no, musi wejść, że tak powiem, w tą ściółkę bardzo, bardzo głęboko, a tutaj, no i to wymaga naprawdę przekopania nawet sprzętem takim typowym jak łopata czy inne tego typu sprzęty, żeby wniknąć tam, w te miejsca, gdzie się ten pożar jeszcze tli. Pamiętam pożar w Czci. Mów kiedy? Od pytania? Pamiętam miejsce zdarzenia, właśnie pożar w Czcińsku. Tam zbiornik retencyjny był 100 metrów poniżej miejsca pożaru. W momencie, kiedy od tego zbiornika jeszcze próbowaliśmy się z leśnikami dostać na miejsce akcji, to jechaliśmy parę ładnych minut i cały czas koło nas był prowadzony taki jakby rurociąg polowy, który był stworzony praktycznie no, w czasie akcji. To robiło duże wrażenie, ale to chyba nie byłoby możliwe, gdybyście nie mieli nowego sprzętu, który co jakiś czas trafia do Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Zgadza się. Jeżeli chodzi o ten pożar, to dostarczaliśmy tam wodę na górę w tej późniejszej fazie działań poprzez przepompowywanie tej wody na górę. Zbiornik był oddalony o ten wody, przeciwpożarowy zbiornik wody, taki leśny, był oddalony o 2 km od miejsca pożaru i różnica wysokości właśnie była 100 metrów, czyli dosyć dużo. I tą wodę przepompowaliśmy wężami pożarniczymi o dużej średnicy na górę, także to nam gwarantowało, że tą wodę mieliśmy cały czas, czyli ta ciągłość gaszenia była zachowana, gdzie na przykład porównując dowożenie, system dowożenia, czasami są sytuacje, że dowiezie się tą wodę, wyleje na ten pożar i później jej brakuje przez jakiś czas, kiedy znowu się samochody zatankują i dojadą. A przypominam, że tam jest bardzo wąsko, także Też te samochody dojazdy nie są w stanie, tak, niszczą las, no nie oszukujmy się, tu nie ma. niszczą las i przede wszystkim sprzęt. Także w pierwszej fazie działań, kiedy to dowożenie było realizowane, bo chodziło o szybkość, bo jednak zbudowanie 2 km, połączenie tych odcinków to zajmuje sporo czasu. W związku z tym w pierwszej fazie działań, kiedy ten pożar był jeszcze tak opanowywany, żeby nie przedostał się na jeszcze większą powierzchnię, no to w tym momencie było dowożenie tej wody realizowane i wtedy okazało się, że kilka samochodów odmówiło posłuszeństwa z uwagi przede wszystkim na pokonanie odległości w tych trudnych warunkach po złej nawierzchni i w tym momencie to pokazuje, że jednak jest sens budowania tego typu magistrali dostarczającej wodę. No a to wszystko, tak jak pan powiedział, jest możliwe dzięki
posiadanym przez nas samochodom i urządzeniom. I tak na przykład właśnie wykorzystana została pierwszy raz w działaniach rzeczywistych i pompa wody o dużej wydajności i samochód wężowy, który ma na sobie właśnie 2,5 tysiąca metrów węża o średnicy 110 mm. Także te sprzęty zostały wykorzystane, sprawdziły się, no i to potwierdza, że te zakupy były słuszne i właściwe. Właśnie, bo chyba nie zdarzyło się, żeby jakiś sprzęt, który został dla Was zakupiony, nie był wykorzystywany przez dłuższy czas. To jest kwestia kilku miesięcy i już jest akcja, niestety. Zgadza się. Także to z jednej strony jest pokazuje, że zakupy są trafne i się przydają. No, czasami zdarza się, bo mamy też właśnie sprzęt specjalistyczny, tak, ten samochód wężowy. On do tej pory przede wszystkim uczestniczył w ćwiczeniach. Natomiast tutaj w realnej sytuacji się sprawdził. No i tak się ogólnie przyjęte jest, że wystarczy, że choć kilka razy w swojej gdzieś tam w czasie swojego użytkowania przyda się ten samochód i wtedy jest to, okazuje się, był celowy zakup i właściwy. No oczywiście najlepiej było, żeby jak najczęściej, ale znowu nie życzymy tego, bo tak. Za każdym razem, kiedy my działamy, no jest to ludzka tragedia. Tutaj wspomnę o tym pożarze jeszcze lasu w Trzcińsku, bo koszta akcji gaśniczej plus koszta związane z założeniem nowych upraw. Tam była uprawa bodajże d'Aglezji. 4 lata musi minąć, zanim dojdzie do tego momentu. Plus uprawa. Jeszcze trzeba to wszystko od nowa założyć tą uprawę. To są olbrzymie koszty, na kilkaset tysięcy złotych taki pożar przyniósł strat. Także to z są powodu jednego ogromne... zaproszenia tak, ognia, z powodu możliwej jednej nierozsądnej osoby. Dokładnie, także tu apel naprawdę o rozsądek do wszystkich. Dbajmy, korzystajmy z tych lasów, z tych wszystkich uroków, ale naprawdę rozsądnie i przede wszystkim nie rozpalajmy ognisk, nie używajmy ognia w lesie, bo jest naprawdę bardzo sucho. Apel był. Panie kapitanie, tak jeszcze będąc przy sprzęcie, którym dysponujecie, niedawno otrzymaliście auto ratownictwa wodnego, specjalistyczny pojazd. Czy już go można gdzieś, już rusza do akcji, czy... Czy jeszcze korzystacie ze starego pojazdu? Jeszcze nie. Korzystamy ze starego. Właśnie dzisiaj też nasi strażacy ze specjalistycznej grupy wodno-nurkowej uczestniczyli w akcji poszukiwawczej poza powiatem, bo możemy właściwie, nasza grupa może i bardzo często uczestniczy poza naszym powiatem i czy na terenie, no przede wszystkim na terenie Dolnego Śląska, ale też i może jechać, być zadysponowana gdziekolwiek w kraju. Także działali jeszcze starym sprzętem. Przede wszystkim z uwagi na to, że nowy samochód wymaga i zarejestrowania, ogólnie jeszcze sprawdzenia całego dokładnie sprzętu i żeby poszczególni strażacy też, nurkowie, zapoznali się. Szkolenia się tak, zaczną. Dokładnie, szkolenia z obsługi. Także jeszcze myślę, że jakiś tam, myślę, że koło miesiąca przynajmniej potrwa takie przygotowanie do wprowadzenia, tak u nas w żargonie się mówi, do podziału bojowego, czyli że samochód będzie po prostu gotowy do wyjazdu do akcji. W czasie pożarów walczycie z ogniem, w czasie powodzi walczycie z wodą, ale to nie jest całe spektrum działań Straży Pożarnej. Pośród tych wszystkich działań ratowniczych są także działania prewencyjne. Niedługo będzie ruszać akcja pod tytułem Zgaś ryzyko. To nie jest jedyna z akcji, które mają za zadanie, właśnie jakie jest ich zadanie? Uświadamianie ludzi, nauczanie, o co w tym chodzi? Przede wszystkim, no, analizując statystyki pożarów w budynkach, okazuje się, że tych pożarów jest bardzo dużo. Jest 160 tysięcy pożarów rocznie w skali kraju i około średnio z ostatnich 10 lat 550 osób ginie niestety w czasie tych pożarów.
a ponad 3,5 tysiąca, a w ostatnich latach nawet ponad 4 tysiące jest rannych, poszkodowanych w wyniku tych pożarów. No i jest potrzeba przede wszystkim edukacji. Myślę, tak naszym zdaniem jest to najrozsądniejsza forma trafienia do ludzi, żeby uświadomili sobie, że z tego niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą pożar, ale przede wszystkim, że to okazuje się, że w 80% w tych przypadków to są pożary, te osoby giną w budynkach mieszkalnych, czyli w miejscu teoretycznie bezpiecznym, w którym najwięcej czasu spędzają, tak? I tutaj staramy się jak najwięcej edukować, uczyć tych bezpiecznych zachowań, jednocześnie uświadamiając, że są też możliwości zabezpieczenia się na przykład czujkami dymu przed ogólnie pożarem i w związku z tym, znaczy przed pożarem, czujka ma za zadanie poinformować o tym, że jest dym w mieszkaniu, czyli prawdopodobnie wybuch, pożar. I w związku z tym, jeżeli to jest przykładowo noc, no to może jesteśmy... być dym, to może być też czad, prawda? Tak, dokładnie. Dużo, no, oczywiście to są inne urządzenia, ale my ogólnie uświadamiamy i polecamy, żeby w takie urządzenia się zaopatrzyć, bo nie są to naprawdę, nie kosztuje to bardzo dużo w stosunku do tego, że mamy po drugiej stronie nasze życie i zdrowie, także które można w ten sposób uratować. Poza tym no, będziemy szeroko informować, czy za Państwa pośrednictwem i za pośrednictwem innych mediów o tym, jak bezpiecznie użytkować. Mieliśmy sytuację kilka w zeszłym roku, gdzie zapalił się olej na kuchenkach w czasie jakichś tam przygotowania potraw. No i okazuje się, że nie wszyscy, myśleliśmy, że jednak większość osób ma tą świadomość, że nie wolno płonącego oleju gasić wodą. No a jednak okazuje się, że nie. W związku z tym też prowadzimy takie akcje edukacyjne, które mają na celu pokazanie, jak skutecznie zgasić taki płonący olej. Czyli jednak to przekazywanie takiej, wydawałoby się, elementarnej wiedzy jest cały czas niezbędne. Tak, dokładnie. Cały czas należy o tym mówić, czy chociażby o czadzie, to co mówiliśmy. Okazuje się też... Zbliża się sezon grzewczy. Dokładnie, dokładnie. Mieliśmy też ostatnio akcję, w której zapaliła się pralka. I to też wiele razy tutaj powtarzam, że nie możemy wyjść z domu i mając włączoną pralkę. Nie powinniśmy wychodzić z domu, mając włączoną pralkę. Bo zdarzają się przypadki, że wracamy, a za bardzo już nie ma do czego wrócić. Nie ma prania, nie ma pralki, nie ma domu. Dokładnie, dokładnie. I tutaj zawsze apeluję, żeby zachować ten rozsądek. Ja niegdyś też tak robiłem, przyznaję się, ale teraz mając tą świadomość i widząc te akcje, w których ludzie stracili bardzo dużo, w wyniku po prostu pozostawienia pracującej pralki, to jednak teraz też... Pralka chodzi, jak jest ktoś z domowników w mieszkaniu. Czyli oprócz gaszenia pożarów będzie się także gasić ryzyko. To jest akcja przewidziana na Dokładnie. Lata 2015-2020, tak? Tak, 2024 nawet. Na 10 lat. Mhm. I mamy nadzieję, że te słupki, w cudzysłowie oczywiście, spadną, jeżeli chodzi o przede wszystkim ofiary pożarów, no i oczywiście też osoby poszkodowane. Także tego byśmy życzyli wszystkim, żeby bezpiecznie użytkowali i urządzenia grzewcze, i bezpiecznie ogólnie podchodzili do spraw, jeżeli chodzi o pożary. Panie kapitanie, zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Tu już
pomijając prewencję, ten temat myślę możemy na razie zostawić. Natomiast obecnie nie ma ogłoszonego naboru do Jeleniej Góry, do Państwowej Straży Pożarnej. Dlaczego? Nie potrzebujecie rekrutów? Nie potrzeba nowych strażaków? Przede wszystkim to prawda, tak. Nie ma naboru, bo ogólnie zasada teraz, jeżeli chodzi o nabory do Państwowej Straży Pożarnej, jest taka, że nabór jest, w zeszłym roku był rozpoczęty i zakończony, jest ważny rok. Mhm. Czyli przyjęliśmy osoby, które mieliśmy po prostu wakaty, zapełniliśmy te miejsca pracy i ta lista awaryjna, można powiedzieć. Tak, kandydatów była większa, którzy spełnili nasze wymogi. Przez rok mamy możliwość jeszcze skorzystania z tych osób i przyjęcia ich do służby. Natomiast w tym roku tak się zdarzyło, że przede wszystkim przyjmujemy absolwentów szkół, i to szkół aspirantów. Właśnie zatrudniliśmy dwóch młodych aspirantów po szkole w Krakowie i przyjmujemy też osoby, które przenoszą się z innych jednostek, czyli właściwie to są osoby, które już mają kwalifikacje, jeżeli chodzi o zawód strażaka. I to bardzo dla nas jest duża korzyść, bo do tej pory, jak przyjmowaliśmy osobę, która nie miała takiej kwalifikacji, oczywiście w cudzysłowie powiem z ulicy, to ogólnie kierowaliśmy taką osobę na szkolenie podstawowe. Czyli też czas to są pieniądze. Dokładnie. I nie mieliśmy osoby do pracy, bo ona się szkoliła w tym czasie. Teraz przyjęliśmy osoby, które, tak się akurat złożyło, które przyszły już z kwalifikacjami i to dla nas naprawdę było bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast niewykluczone w przyszłym roku, że nabór nowy ogłosimy i będziemy przyjmować kolejnych kandydatów, ale to czas pokaże, czy w ogóle będziemy mieli wakaty, bo to najczęściej związane jest z osobami, które odchodzą na zaopatrzenie emerytalne i wtedy zobaczymy, jaka będzie sytuacja w przyszłym roku. Na razie w tym roku się nie zapowiada, żebyśmy ogłaszali nowy nabór. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Panie kapitanie, życzę przede wszystkim akcji prewencyjnych, jak najmniejszej ilości wyjazdów do tych realnych zagrożeń. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia. Dziękuję Państwu również za uwagę. Chciałbym przypomnieć, dzisiejszym gościem dnia był starszy kapitan Andrzej Ciosk, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.